Kasa fiskalna Datex WP25 online pokaże, jak poprawnie na kasie przyjąć zaliczkę, jak potem taką zaliczkę rozliczyć. Proszę zobaczyć, musimy skorzystać z opcji dodatkowych. Mamy tutaj przycisk menu. Przyciskamy przycisk menu z naszych tutaj dostępnych opcji. Wybieramy wpłata zaliczki. Zatwierdzamy, podajemy kwotę, niech to będzie 500 zł, zatwierdzamy. W kolejnym kroku musimy wybrać kod PLU, do którego przyjmujemy zaliczkę. W naszym przypadku będzie to pierwszy kod PLU, nocleg, zatwierdzam go. Podajemy w kolejnym kroku całkowitą cenę naszej usługi czy naszego towaru. W moim przypadku będzie to 2500 zł. Zatwierdziłem, podsumuję, wydrukowałem potwierdzenie przyjęcia zaliczki. Tak? Na moim potwierdzeniu jest zapis, że jest to zaliczka za nocleg, suma do dopłaty 2000 zł. W kolejnym kroku pokażę teraz, jak rozliczyć tą zaliczkę. Znowuż posłużymy się klawiszem menu, wyszukamy z dostępnych opcji rozliczenie zaliczki, zatwierdzamy klawiszem gotówka. Kasa prosi nas teraz o podanie, jaką zaliczkę przyjęliśmy. Proszę zobaczyć, przepiszę teraz moje 500 zł, które przyjąłem, zatwierdzam. Kasa znowu pyta, czy jest to zaliczka za nocleg. Możemy wybrać dowolny kod PLU. W moim przypadku przyjąłem zaliczkę za nocleg, więc pozostawiam nocleg. Muszę w kolejnym kroku podać cenę noclegu. Ustaliłem wcześniej, że cena noclegu będzie 2500 zł. Taką kwotę też podaję. Zatwierdzam. Kasa automatycznie odjęła zaliczkę, którą wcześniej przyjęliśmy. Podsumujmy wszystko. Do zapłaty pozostaje nam po odjęciu zaliczki 2000 zł. Zatwierdzam. Gotowy paragon wydrukował się.